Klasterze Fotona Spektrum mówi się jako o platformie multifunkcyjnej. Jakie zabiegi możemy wykonać tym laserem? No, bardzo szerokie spektrum tutaj mamy. Laser Fotona jest tak naprawdę takim systemem, który daje nam możliwość pracy w różnych specjalizacjach lekarskich. Bo tutaj oczywiście najwięcej tych zabiegów, które mamy udokumentowane, które wykonywanych jest, to są zabiegi z zakresu medycyny czy dermatologii estetycznej, chirurgii estetycznej. Bo tu mówimy o takich zabiegach jak zamykanie naczyń, fotoodmładzanie, różnego rodzaju peelingi, redukcja blizn potrądzikowych, blizn przerostowych i tak dalej, epilacja, grzywica paznokci, ale też możemy robić takie zabiegi stricte z zakresu laryngologii, leczenie chrapania, czy też zabiegi stricte chirurgiczne, lipolita laserowa, usuwanie żylaków, leczenie hemoroidów, leczenie nadpotliwości i cała jeszcze masa innego rodzaju zabiegów. Zabiegiem bardzo interesującym, który można wykonać przy pomocy lasera Fotona, jest tak zwany lifting 4D. Na czym on polega i ile liftu jest w tym lifcie? No to jest taka innowacyjna troszeczkę technologia. Chodzi o taki przeskok. Do tej pory wszystkie zabiegi, które były robione z zewnątrz. Tak? Pacjent ma świadomość, że laser działa z zewnątrz. Natomiast my tutaj w Fotonie 4D wprowadziliśmy procedurę endoliftingu. W Fotonie 4D endolifting robi część, jak gdyby. To jest zabieg składa z czterech etapów. I endolifting polega na tym, że zabieg wykonany jest od środka. Dzięki temu uzyskujemy taki efekt przestrzenny, w tym sensie zadbania o całą strukturę skóry w obrębie twarzy. Ile liftu jest w lifcie? Zabieg dedykowany jest pacjentom, którzy mają problemy z bruzdami wargowo-nosowymi, czyli tutaj te zmarszki tutaj wokół ust, jak również z kwestią napięcia skóry w okolicach tutaj szczęki, czy jak mówimy o tak zwanych chomiczkach, żuchwy, tak? Ile liftu? No, tak naprawdę wystarczy sobie zrobić zabieg, żeby ten efekt uzyskać już po pierwszym zabiegu. Oczywiście, jeżeli ktoś uważa, że ten efekt jest za mały dla niego, może oczywiście zastosować jakieś preparaty pod kątem wypełnienia tych bruzd wargowo-nosowych, ale powiem szczerze, rzadko to pacjenci już robią. Lift 4D to tak naprawdę cztery zabiegi w jednym. Jak przeczytałam, jeden z nich polega na użyciu końcówki, którą stosuje się wewnątrz ust. Tak jak pan powiedział, od środka to nie jest oskurowanie pacjenta w żaden sposób. Tak, powiedzmy troszeczkę o tym. Zabieg endoliftingu, proces z Fotona 4D składa się z czterech etapów. Pierwszym etapem jest etap endoliftingu. Robimy tutaj takim specjalnym trybem smooth, laserem erbowo-jagowym. Wykonujemy zabieg od środka. Pacjent czuje takie delikatne, przyjemne ciepło, narastające to ciepło, ale nie jest to dyskomfortowe. Ta procedura, ta część zabiegu trwa mniej więcej około 15-20 minut. Następnie jest drugi etap, frakcjonowanie 3D. To są takie bardzo króciutkie impulsy podawane na pacjenta. Pacjent czuje takie delikatne igiełki, ciepło z takimi delikatnymi igiełkami. Nie jest to zabieg bardzo dyskomfortowy dla pacjenta, odczuwalny, ale nie dyskomfortowy. Trzeci etap to jest etap piano, bardzo relaksujący dla pacjenta. Pacjent czuje takie delikatne, bardzo przyjemne ciepło, które rozgrzewa tą całą strukturę skóry na bardzo głębokich warstwach i dzięki tym trzem zabiegom doprowadzamy do bardzo mocnego przegrzania struktur skórnych i stymulacji włókien kolagenowych do regeneracji, do odnowy. Czwartym etapem kończącym jest etap peelingu laserowego. Chodzi o to, żeby uzyskać taki efekt gładkiej skóry, zredukować przebarwienia, takie drobne zmarszki, które są, odświeżyć tą skórę, odświeżyć tą cerę i tak naprawdę uzyskać taki efekt, jak ja to nazywam, efekt pupy niemowlęcia, że jak już potem, nie wiem, skóra nam się złuszczy, zakończy się proces regeneracji, to te powiedzmy 7 czy 8 dni później, jak smarujemy jakiś kremik sobie taki nawilżający, to mamy ten efekt, tak jak mówię, pupy niemowlęcia, gładkiej, fajnej skóry. Dla widocznych efektów trzeba wykonać kilka takich zabiegów, prawda? Generalnie wykonujemy procedurę, to jest procedura jednorazowa. Na efekt tak musimy naprawdę poczekać około 3-4 tygodni, jaki fajny, widoczny efekt. Oczywiście ten efekt też narasta w czasie, do 3-4 miesięcy. Generalnie wykonuje się jednorazowy zabieg, natomiast jeżeli ktoś uważa, że te efekty są za słabe dla niego, bo każdy też na troszeczkę inaczej będzie reagował, można powtórzyć zabieg. Generalnie drugi raz, więcej już się nie robi, ale nie wcześniej niż po okresie 4 miesięcy od pierwszego zabiegu. Ale laser Fotona to nie tylko zabiegi na twarz, można go również użyć na dłonie, dekolt? Tak, dłonie, dekolt, nogi, zamykanie choćby naczyń na nogach, usuwanie owłosienia,
zabiegi z zakresu ginekologii, bardzo popularne pod kątem nietrzymania moczu, obkurczania pochwy, zwiększenia nawilżania, ale też no, pacjentki dbają sobie pod kątem obkurczania warg stromowych, ujednienia, także no, mówię, całe spektro, tak? Mamy procedury bardzo podobne do endoliftingu, leczenia chrapania, tak jak komuś przeszkadza, no chrapiącemu raczej nie, ale drugiej osobie. Choć też nie do końca, z tego względu, że pacjent po takich zabiegach, właśnie to wykonujemy 4 zabiegi pod kątem leczenia chrapania, wykonujemy 4 zabiegi i pacjent już po każdym zabiegu odczuwa bardzo fajny efekt. Budzi się rano, już nie z suchymi ustami, nie chce mu się tak od razu biec do łazienki, przepraszam, do kuchni, czegoś się napić, żeby skorzystać jak gdyby z płynów, tak? No bo to, żeby ulżyć sobie, bo to jest suchość, czujemy w jamie ustnej. To są zabiegi właśnie już upiększające, zabiegi pod kątem epilacji, tak, złuszczające, redukujące blizny, no mówię, cała gama. Tak naprawdę laser fotona to jest jedno urządzenie, które daje nam możliwość dla całej kliniki, dla całego gabinetu w bardzo szerokim aspekcie. Tradycyjnie już zapytam, to jest do użycia przez lekarzy, czy również osoby niezwiązane z medycyną mogą u siebie w gabinetach mieć taką platformę? Nie, to tu jest tylko i wyłącznie w gabinetach medycznych, przepraszam. Zabiegi są wykonane przez lekarzy. Musi być odpowiednia kwalifikacja lekarza do zabiegu, konsultacja medyczna pod kątem zabiegu. Tu muszą być bardzo mocno wyeliminowane przeciwwskazania wszelkie zabiegowe, jeżeli chodzi o różnego rodzaju choroby, czy też przyjmowane leki przez pacjentów, gro leków światłouczulających. I tu mamy, działamy dosyć mocnymi parametrami zabiegowymi. Laser jest takim urządzeniem, na które bardzo musimy uważać, ta konsultacja medyczna tutaj obowiązkowa jest. A czy obsługa tego sprzętu jest trudna? Nie, oczywiście gwarantujemy pełne szkolenia, przeszkolenia, różnego rodzaju warsztaty, kursy, gdzie można się nauczyć, można się skonsultować oczywiście z nami w kwestii obsługi, pracy nad tym urządzeniem. Nie jest to nic skomplikowanego, natomiast no, wymagane jest rzeczywiście doświadczenie, tak? I dana osoba, która pracuje na tym urządzeniu, lekarz, który wykonuje zabiegi, czy też jeżeli to lekarz sceduje to na, nie wiem, kosmetologów, pielęgniarki i tak dalej, bez problemu wykonują te zabiegi. Oczywiście na początku to troszeczkę mniejsze parametry, stopniowo wraz z doświadczeniem możemy te parametry zdecydowanie podnosić i też wykonywać bardzo fajne zabiegi w sposób bezpieczny. Bo generalnie no, mówi się w ten sposób, że zabieg laserowy to jest nic innego jak kontrolowane oparzenie skóry. I tutaj ta konsultacja medyczna, o którą Pani pytała, musi być i ta odpowiedzialność po stronie osoby wykonującej jest też bardzo duża, no bo te moce, które są generowane przez laser, są też bardzo wysokie.